momencie ojciec Giulio Mancinelli zobaczył Matkę Bożą. U jej stóp klęczał współbrat Stanisław Kostka, nasz rodak znany, patron dzieci i młodzieży. Na widok Matki Bożej Giulio, jak spolszczymy to imię, to będziemy mówić, Juliusz zapytał, jakim tytułem mógłbym cię uczcić? W odpowiedzi usłyszał, czemu mnie królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jej synowie. Jakże to znamienne słowa. Sama Matka Boża spostrzegła, że w sercach Polaków płonie szczególna ku niej miłość. Tego dnia, a była to Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadała rocznica śmierci Stanisława Kostki. Dodajmy, że ojciec Juliusz Mancinelli osobiście znał naszego świętego Stanisława. Śmierć, przypomnijmy, świętego Stanisława nastąpiła w 1568 roku i wywarła na ojcu Juliuszu wielkie wrażenie. Kiedy młody Polak był w nowicjacie w Rzymie, całkiem jeszcze zdrowy, najpierw przepowiedział swoją śmierć, a potem rzeczywiście zmarł po północy, w Wigilię Święta Wniebowzięcia Matki Bożej. Źródła podają, świadkowie tak relacjonują, że święty Stanisław umierał pogodnie, choć z ust jego sączyła się krew. Przed śmiercią mówił o ufności i miłosierdzie Boże. Świadkowie opowiadali o jego śmierci do końca swojego życia. Tak wielkie wrażenie wywarło odejście świętego Stanisława do nieba. Wśród tych, którzy byli do końca ze świętym Stanisławem, byli wielcy ludzie. Przyszły generał zakonu jezuitów. Wspominał, że twarz Staszka rozjaśniła się w pewnym momencie tajemniczym blaskiem. A kiedy oni zaczęli dopytywać się, co się dzieje, Stanisław odpowiedział, że przyszła po niego Matka Boża. Współbracia zorientowali się, że już umarł dopiero po tym, że na podsuniętym obrazek Matki Bożej nie zareagował uśmiechem. Można powiedzieć, że zgodni są historycy, że śmierć Stanisława Kostki dosłownie rzuciła cały Rzym na kolana. Pośrednio nawet można by powiedzieć, że cały świat, bo stało się ono jednym z najważniejszych doświadczeń życia dla całego pokolenia jezuitów, przyjaciół Stanisława z nowicjatu, którzy po jego śmierci ruszyli wkrótce z Ewangelią na cały świat. Podobnie i Giulio Mancinelli poszedł głosić Ewangelię w Azji i w Afryce. Przypisywano mu zdolności prorocze i cudotwórcze. Nawrócił tysiące osób w Dalmacji, w Bośni, a w 1583 roku założył nawet jezuicką misję w Konstantynopolu. Na koniec został mistrzem nowicjatu jezuitów w Rzymie, tego samego, którym spotkał się ze świętym Stanisławem Kostką. I chociaż był od niego starszy o 13 lat, to przyszły polski święty stał się dla niego duchowym przewodnikiem. Ojciec Juliusz opowiedział o swoim prywatnym objawieniu przełożonym oraz przebywającym wówczas w Rzymie polskim jezuitom. Bardzo szybko wieść o tym, że Matka Boża chce być tytułowana królową Polski, obiegła Rzeczpospolitą. Niejako dodatkowo
uwiarygodnił te informacje fakt, że Maryja na swojego pośrednika wybrała księdza z Włoch, nie Polaka, tylko właśnie Włocha. I on sam w 1610 roku przybył z pielgrzymką do Polski. Wydarzyło się coś niezwykłego, kiedy odprawiał mszę świętą w katedrze na Wawelu. Wówczas objawienie powtórzyło się. Zobaczył w królewskim, olśniewającym majestacie Matkę Bożą i usłyszał słowa: ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będę już teraz miłościwą. Kolejny raz to widzenie powtórzyło się we Włoszech w 1617 roku, tuż przed śmiercią ojca Juliusza. To było ostatnie objawienie, które zdążył on opisać w liście do Mikołaja Łęczyckiego, jezuity z Wilna. No, trudno sobie wyobrazić, by Włoch ojciec Juliusz sam ten tytuł wymyślił. Nie był przecież Polakiem, nie miał specjalnego jakiegoś powodu, tytułu do tego, by w taki sposób Matkę Bożą uhonorować. Zwłaszcza, że kuria rzymska zajmowała się nadawaniem tytułów Matce Bożej i czyniła to, jak wiemy z historii, bardzo, bardzo rzadko. Tytuł ten mógł nawet, wydaje się, z punktu widzenia teologicznego budzić pewne zastrzeżenia, wątpliwości kardynałów, którzy byli przy papieżu. Dlaczego akurat Matka Boża ma być proklamowana królową Polski, skoro jest królową wszystkich narodów? Dlaczego ten jeden naród miałby być w tak niezwykły sposób wyróżniony? W Polsce natomiast słowa ojca Juliusza Mancinellego wywołały potężny odzew. Wiemy ze źródeł historycznych, że mieszkańcy Krakowa w 1628 roku na cześć Maryi ozdobili wieżę kościoła mariackiego pozłacaną koroną. Pod wrażeniem objawień Mancinellego był podobno sam król Zygmunt III Waza, a książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanclerz litewski, opisał je w 1635 roku w niewielkiej książeczce, odnosząc się właśnie do Maryi jako do królowej Polski. Ten tytuł królowej Polski powoli przedzierał się do świadomości Polaków pod wpływem tych objawień, które dokonały się w życiu ojca Mancinellego. W kościele wielkopolskim w Rokitnie zawiózł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi. Malarze masowo ten obraz kopiowali. Do dziś kilkanaście takich obrazów odbiera cześć w maryjnych sanktuariach w Polsce. Najsłynniejsza kopia takiego właśnie obrazu znajduje się w Licheniu oraz w Kałkowie Godowie. Dodajmy, że objawienia ojca Mancinellego nie były tak zupełnie odkrywcze, ponieważ królową Polski nazywano częstochowski obraz właśnie Matki Bożej, do której zmierzamy znacznie wcześniej. I tak Jan Długosz, koronny świadek historycznych przeobrażeń w Polsce, w swojej kronice w połowie XV wieku pisał: klasztor posiadał w stronie północnej murowaną kaplicę, w której znajduje się obraz przesławnej i przenajświętszej Dziewicy Maryi, Pani Królowej Świata i naszej, wykonany nadzwyczajną i rzadką techniką malarską, posiadający przemiły wygląd z jakiejkolwiek strony, by nie spojrzeć.
50 lat później, około 1511 roku, pojawił się plakat drukowany w Krakowie w języku niemieckim, który obok ryciny obrazu Jasnogórskiego z ozdobnym nimbusem i koroną zawiera trzy modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, z których pierwsza to akt szczególnego oddania się pod jej opiekę. Znamy też późniejszą inicjatywę przyznania tytułu Królowej Polski Matce Bożej, związaną z osobą księdza Piotra Skargi, tak, największego pewnie mówcy przełomu XVI i XVII wieku. W jednym ze swoich kazań ksiądz Skarga z potrzeby serca pisał o Matce Bożej: obym mógł tej Przenajświętszej Matce nową jaką pieśń na jej pochwałę wymyśleć, jakobym ją słodko opiewał ze wszystkimi aniołami wybranymi i wszystkim na świecie Kościołem Bożym. Po objawieniach ojca Mancinellego w 1625 roku tytuł Maryi Królowej Polski mógł być już używany. I tak wspomnienie mniej może nam znanego, sławnego kaznodzieje z XVII wieku, księdza Tomasza Młodzianowskiego, wygłosił on kazanie w Poznaniu po wojnie szwedzkiej i mówił tak: szła na chocimską wojnę Boga Rodzica Panna, gdyż się pod ten czas Królową Polską nazywała i wygraliśmy. Szła i na tę wojnę szwedzką, kiedy na prośbę zwycięsko panującego dziś Jana Kazimierza w kościele naszym lwowskim jegomość ksiądz legat w litaniach trzy razy te słowa położył: Regina Polonie ora pro nobis, Królowo Polski, módl się za nami. Synod krakowski w 1621 roku zalecał wręcz malowanie wizerunków Matki Bożej według wzorca Matki Bożej Jasnogórskiej. Kult obrazu Jasnogórskiego jako wizerunku Królowej Polski podkreślało wielu kaznodziejów paulińskich. Jeden z nich pisał: tu kosztowna złota korona jako ołtarz Mojżeszu zdobi, tu królewskie często pod jej nogi pokładane bywają korony, tu korona polska w obronę swej oddana jest Pannie Przenajświętszej. Można powiedzieć, że przełomowe było wydarzenie ślubów króla Jana Kazimierza w 1656 roku. Ogłosił on we Lwowie uroczystym aktem Matkę Bożą Królową Polski. Pamiętamy, większość z nas pewnie, że było to w czasie potopu, po zwycięskiej, cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami. Jan Kazimierz, zawierzając polski naród Maryi, ustanowił ją publicznie głową państwa polskiego jako królową. Spełniały się zatem powoli, ziszczały prośby Matki Bożej, jej życzenie, aby czczona była jako królowa Polski. To na razie tyle, coś zaśpiewajmy. W jakiś sposób